Za 10 lub 15 lat nie będziemy już mieć smartfonów. Chiński Klink na zdjęciach tworzy interakcję zmarłych z żywymi. HeyGen wprowadza funkcję przyklejenia twarzy. Zdalne sterowanie robotem być może zawodem przyszłości. OpenAI wprowadza 5-stopniową skalę rozwoju sztucznej inteligencji. Musk udostępnia wiralowy pokaz mody AI. Książki będą ci czytać hollywoodzkie gwiazdy. Te i wiele, wiele więcej innych ciekawych informacji ze świata sztucznej inteligencji za chwilę, drogi widzu, ci przekażę. Ja nazywam się Adrian Killer, a to są jej nowości. Zaczynajmy. Sponsorem tego odcinka jest Artlist z nowym narzędziem VoiceOver, ale o tym za chwilę. Odpowiednik Sory, czyli chiński Kling, platforma do hiperrealistycznych ujęć, do generowania ich z tekstu, pozwala na połączenie dwóch zdjęć. Tego typu bardzo emocjonalne wideo budzi w komentarzach ogromne emocje, bo jedni są zafascynowani i chcą coś takiego uzyskać, a drudzy uważają, że AI robi jeden krok za dużo. HeyGen wprowadziło nową funkcję, jaką jest przyklejenie twarzy do obcego awatara. Wystarczy zdjęcie naszej twarzy i wybranie opcji Face Swap. Co ciekawe, możemy przyklejać również obce twarze. Tak więc zabawa na całego. Praca zdalna, moi drodzy, nabiera nowego wymiaru i chodzi tutaj o to wideo, które pojawiło się w sieci, gdzie pracownik zdalnie obsługuje robota. Podejrzewam, że może być teraz taki okres, że autonomiczne roboty jeszcze nie będą w stanie w 100% pracować same. Dlatego być może właśnie stworzy się zawód, jakim będzie zdalne sterowanie robotów. Dlaczego zdalne? No na przykład ze względu bezpieczeństwa, czy dla osób, które nie mogą wyjść z domu, na przykład z powodów zdrowotnych. To może być całkiem niezła propozycja. Co wy na ten temat sądzicie? Oto narzędzie, które pozwala na ożywienie portretów, ale nie tylko, bo i filmów. W taki oto sposób, że wykorzystujemy do niego nasze nagranie wideo, na przykład z kamerki internetowej czy telefonu. Kod jest dostępny na GitHubie, możemy je sobie odpalić również w przeglądarce i zobaczyć, jak działa. Są wizje, które mówią, że za 10 lat nie będziemy używać tak dużo smartfona jak dzisiaj. I nie chodzi o to, że po prostu będziemy mniej od niego uzależnieni. Za 10 lub 15 lat nie będziemy już mieć smartfonów. Będziemy mieć okulary rzeczywistości rozszerzonej. Komputer nadal będzie w naszej kieszeni, ale będziemy rozmawiać z naszymi okularami, a okulary będą wyświetlać treści nałożone na rzeczywisty świat. James Dean, Judy Garland i kilka innych gwiazd są wskrzeszani. Możemy usłyszeć ich głosy, które czytają na przykład artykuły czy książki, które chcemy. I pomyślicie, czy oni by się na to zgodzili? Trudno na to odpowiedzieć, natomiast spadkobiercy jak najbardziej tak, są zafascynowani tą informacją. Eleven Labs ma jeszcze jedną nową funkcję, jaką jest odszumianie. Niby nic nowego, ale podobno działa w sposób rewelacyjny. Sprawdźmy to. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, no i oczywiście łapki w górę. Dzięki temu prawdopodobnie otrzymasz informację o nowym filmie, który prawdopodobnie pojawi się jakieś 2 tygodnie. Chyba lepiej działa na angielskich głosach. Voice over w Artliście i to na bardzo wysokim poziomie, w takim klimatycznym, filmowym stylu. Mamy do dyspozycji kilkadziesiąt profesjonalnych głosów. Believe in your dreams. In the heart of the Amazon, a lost tribe thrives in harmony. Penguins thrive against all odds. They say life's a journey, but they never tell you what kind of road you're gonna find yourself on. Colors are manifestations of light, interacting with matter. Głosy są ekskluzywne, nagrywane przez profesjonalnych lektorów, co naprawdę robi różnicę. Można szybko znaleźć idealny głos dzięki filtrom oraz dostosować ustawienia głosu, takie jak zakres emocjonalny, podobieństwo do oryginalnego głosu i styl. Możecie też być spokojni o kwestie prawne, ponieważ całość jest objęta licencją Artlist. Co ciekawe, jako subskrybent planu Max masz wbudowany dostęp do tego generatora lektora, a dla tych, którzy chcą skorzystać tylko z tej funkcji, Artlist oferuje specjalny plan w atrakcyjnej cenie, bo 12 euro na miesiąc, w tym mamy 50 tysięcy kredytów odnawianych właśnie co miesiąc. Nowi użytkownicy mogą również wygenerować kilka próbnych lektorów, jednak pełny dostęp wymaga subskrypcji. Moim zdaniem to jest genialne dopełnienie tej platformy i pokazuje, że idzie ona z duchem czasu. Serdecznie Wam polecam. Link znajdziecie w opisie. Laptop bez ekranu. W zamian otrzymujemy okulary i klawiaturę. Firma Sightful coś takiego produkuje. Koszt 2000 dolarów. Szkoda, że specyfikacja jest trochę słaba. Z drugiej strony wyobraźcie sobie, że siedzicie w kawiarni czy w jakimś miejscu, a chcecie mieć więcej prywaty ze swoimi okienkami. Proszę bardzo. Gen 3 od Runwaya, czyli generator wideo, potrafi mocno zaskakiwać się swoimi umiejętnościami. Na przykład w tworzeniu napisów 3D.
O, na przykład z mięsa. Standardowo potrzebowalibyśmy długiej pracy animatora, a tutaj wystarczy jeden prompt. Ale jaki? No właśnie, sztuka promptowania w Gen 3 nie jest taka łatwa, aczkolwiek opisuje to dokładnie producent w swojej instrukcji. Aby wam ułatwić, stworzyłem chatbota w ChatGPT, który z tej instrukcji korzysta, czyta ją i tworzy wam te prompty automatycznie. Dzięki temu mam nadzieję, że nieco oszczędzicie czasu, no i pieniędzy, bo jedno wygenerowane 5-sekundowe ujęcie to koszt 2 zł. Lecimy dalej. Reklama Volvo wygenerowana niemalże w 100% w Gen 3. Co prawda nie jest to autentyczna reklama, zrobił ją jeden z użytkowników i użył tylko After Effecta do przyklejenia tablicy rejestracyjnej i wklejenia logotypu. Natomiast samo wideo nasuwa myślenie, że no to już chyba rzeczywiście będzie szło w tym kierunku. Odyseja ma za zadanie tworzyć ujęcia hollywoodzkie i przewagą jest to, że będziemy w nim mogli edytować scenerię, postacie, oświetlenie i ruch. Jak widzicie, jest coraz więcej przykładów, że Hollywood nie boi się nowych narzędzi AI-owych. Oto najnowocześniejsza fabryka telefonów Xiaomi na świecie pod względem oszczędności na pensjach. Osiągnęli niemalże 100% wartości, dlatego że ta fabryka nie ma ludzi. Zaprezentowali ją w 2020 roku, wydali na nią 30 miliardów i jest w 100% autonomiczna. Wszystkim zajmują się roboty i sztuczna inteligencja. Jedynie co potrzebuje to prądu, no i klientów, aby produkt wytworzony, podobno nawet w 1 sekundę, ktoś kupił. Po sieci krąży pokaz mody wygenerowany przez Sore. Wygląda dość ciekawie, przerażająco, inspirująco. Osobiście uważam, że może właśnie być to całkiem niezła inspiracja dla designerów. O, jak widać, AI fashion staje się coraz bardziej modne, bo nawet wczoraj Elon Musk na swoim X-ie udostępnił nowy film, który stał się wiralem, gdzie modelami są znane i wpływowe osoby, a nawet na końcu mamy Billa Gatesa i ostatnio znany wszystkim pewnie błąd antywirusa, który wywołał niemałe konsekwencje. TCL, czyli marka produkująca telewizory, a dokładniej jej szef, stworzył nową firmę, która ma za zadanie wprowadzić usługę generowania filmów bezpośrednio na telewizorze. I zobaczymy, co z tego wyniknie, czy będzie to jak z telewizorami 3D, czy rzeczywiście będziemy z takich usług korzystać, gdy w telewizji nie będzie nic ciekawego. OpenAI wprowadza GPT-4 o mini, najbardziej ekonomiczny mały model AI. Kosztuje 15 centów za 1 000 000 tokenów wejściowych i 60 centów za 1 000 000 tokenów wyjściowych, co jest znacznie tańsze niż wcześniejsze modele. GPT-4o Mini osiąga wysokie wyniki w benchmarkach akademickich i wspiera szeroki zakres zadań, od przetwarzania dużych ilości danych po obsługę klienta w czasie rzeczywistym. OpenAI wprowadza 5-stopniową skalę do śledzenia postępów w kierunku sztucznej inteligencji na poziomie ludzkim. Level 1. Chatbot AI potrafi nawiązać konwersacje z ludźmi. Level 2. Reasoners AI wykonuje podstawowe zadania rozwiązywania problemów na poziomie doktoranta. Level 3. Agents AI wykonuje zadania w imieniu użytkownika bez jego obecności. Level 4. Innovators AI generuje nowe pomysły i koncepcje, prezentując kreatywność. Level 5. Organizations AI przejmuje zadania dla całych organizacji. Obecnie OpenAI znajduje się na poziomie 1,5 i zbliżając się do poziomu 2. Proces odwrotny do tworzenia obrazu, który pokazuje grafikom, jak go narysować. Coś takiego również istnieje, Paints Undo się nazywa. Nie ma jeszcze do tego takiej aplikacji ze środowiskiem, ale kod jest dostępny na GitHubie, więc na przykład programem Pinocchio możemy go sobie w łatwy sposób odpalić i zobaczyć, jak co narysować. Robot wykorzystujący Gemini, bo jest to robot Google, a dokładnie DeepMind, jeździ po biurach i potrafi zapamiętać, gdzie się znajduje, reagować na otoczenie. Ciekawe, co taki robot jeszcze będzie potrafił. Bezpieczeństwo, a dokładniej naruszenie praw autorskich do naszego wizerunku czy na naszego głosu na YouTubie zaczyna mieć inny wymiar, dlatego że na szczęście będziemy mogli szybko odwołać się, jeżeli wykryjemy, że ktoś wykorzystał naszą barwę głosu czy nasz wizerunek. Algorytm ma w tym pomóc i szybko zareagować, usuwając film. Być może was to ominęło, mnie jakoś tak, ale postanowiłem wam o tym opowiedzieć. Sztuczna inteligencja zdała maturę z języka polskiego i wyglądało to w ten sposób, że ustawili robota na sali egzaminacyjnej, który
pisał odręcznie. Robot Prymus był podpięty pod ChatGPT i specjalne urządzenie do pisania. I okazało się, że w 30 minut napisał wypracowanie, które z kolei zostało sprawdzone przez dwóch egzaminatorów i jednego nauczyciela. No i okazało się, że zdał pozytywnie. Ta akcja miała na celu pokazanie, że potrzebujemy edukacji konkretnej zmiany, która będzie uczyła uczniów umiejętności miękkich i elastycznego, kreatywnego myślenia, a nie tylko nauki na pamięć. Na stronie Will Robots Take My Job możemy sprawdzić, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, a jeżeli tak, to w jakim procencie jest to prawdopodobne. I oto cztery zawody, które według tej platformy są najbardziej zagrożone. Na czwartym miejscu jest przedstawiciel obsługi klienta, na trzecim miejscu są urzędnicy biurowi. W to akurat nie wierzę. Na drugim miejscu są sekretarki, a na pierwszym miejscu, uwaga, to w sumie jak najbardziej jest prawdopodobne, przecież to nawet się dzieje, to kasjerzy. Bez dwóch zdań, sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy i likwiduje pewne miejsca, ale trzeba też pamiętać o tym, że tworzy jednocześnie nowe. Na koniec AI przewiduje planowanie plonów brzoskwini w Hiszpanii. Do tej pory tradycyjne metody osiągały około 50-70%, a sztuczna inteligencja uzyskuje wynik aż na poziomie 90%. W związku z tym będą szli dalej z tym i ten system wprowadzą też do jabłek, gruszek i wiśni, więc będzie ich więcej, a przez to może i cena spadnie. Oby tak było. Dzięki serdeczne. Adrian Kielar, AI Nowości. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Będę przez to Wam zobowiązany do stworzenia kolejnego materiału. Udanych wakacji i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.